Dzień dobry, Tomasz Chojnowski, Gazeta Wyborcza. Dziś moim gościem jest Andrzej Lipiński, wiceszef Rady Powiatu Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie przewodniczący, jak pan ocenia pierwsze tygodnie rządów koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Prawa i Sprawiedliwości w powiecie wałbrzyskim? Muszę powiedzieć, że to są, no właściwie to dopiero będzie miesiąc czasu, jak jest akurat taka koalicja, która współrządzi w tej chwili w powiecie wałbrzyskim. Jak mogę oceniać? No muszę powiedzieć, że z tego, co zdążyliśmy się zorientować, to na dzień dzisiejszy w starostwie chyba zdominował pracę zarządu pan wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski. I tak na dobrą sprawę, to on zarządza w tej chwili starostwem powiatowym. A dlaczego Jacek Cichura jest odsunięty właściwie od rządzenia przez PiS? Czy wydaje mi się, że pan Jacek Cichura, tak jak powiedział, może nie studiuje, ale uczy się w tej chwili chyba zasad, jakie obowiązują w starostwie powiatowym, czyli poznaje i chyba strukturę organizacyjną starostwa powiatowego, jak również i wszystkie jednostki organizacyjne, więc trudno, na pewno w tej chwili panu staroście jest cokolwiek powiedzieć na temat organizacji pracy starostwa, z uwagi na to, że no, tak na dobrą sprawę przyszedł z marszu i żadnego doświadczenia w tej dziedzinie nie ma. No właśnie, to w takim razie, czy starosta Cichura powinien zarabiać najwyższą możliwą stawkę miesięczną, czyli około 11 tysięcy złotych miesięcznie? No panie redaktorze, to są już wybory radnych koalicyjnych. To oni ustalili taką stawkę. Nasze propozycje były mniejsze. Pan Jarosław Buzarowicz zgłaszał taki wniosek, aby obniżyć tą pensję panu staroście. Pan starosta nie wyraził na to zgody. Muszę przypomnieć, że w 2013 roku bardzo usilnie i pan Tarnacki, i pan Krzysztof Kwiatkowski walczyli o to, żeby obniżyć pensję panu ówczesnemu staroście, panu Piksie. Tu akurat nie mieli skrupuł, jeżeli chodzi o taką ustalenie takiego wynagrodzenia dla pana starosty Jacka Cichury. No ale czy powinien zarabiać tyle, skoro nie ma żadnego doświadczenia samorządowego? Ja bym sobie obniżył tę pensję, gdybym był starostą. Jacek Cichura mówi, że polityka Platformy Obywatelskiej polega na technice doginania kolanem i mówi to w kontekście no, nieudanej koalicji pomiędzy Platformą i PSL-em w powiecie wałbrzyskim. Panie redaktorze, nie przypominam sobie, żebyśmy doginali pana Jacka Cichurę czy też kogoś z PSL-u kolanem. Także to chyba pan Jacek mówi o czymś innym. Dobrze, to dlaczego Platforma straciła władzę w powiecie wałbrzyskim? Skutecznie PSL i PiS dobrało sobie jeszcze dwóch naszych kolegów, którzy startowali z list Platformy Obywatelskiej. Zbudowali większość, jeżeli chodzi o koalicję w powiecie. No i przegraliśmy wybory starosta, a później kolejno członków zarządu. No, czy nie zapaliła się wam czerwone światełko, czerwona lampka, kiedy na jednym ze spotkań Platformy Obywatelskiej pan Potapowicz wstał i powiedział, że on nie będzie tutaj słuchał pouczeń, jak ma głosować? Pan Potapowicz właściwie mówił o tym, że nie zgadza się w kwestii wicestarosty na tym stanowisku. Nie widział pana Kamila Orpla i to poszło. A to pan Orpel miał być wicestarostą, a co miało dostać wtedy PSL? To były różne scenariusze odnośnie tej kwestii porozumienia koalicyjnego. Różne były warianty, ale też trzeba powiedzieć o tym, że jednym z wariantów było to, że wicestarostą miał zostać pan Kamil Orpel. No ale ten ruch Jacka Cichury i jego kolegów z gminy Boguszów-Gorce właściwie wziął się z tego, że Platforma Obywatelska przestała, jak teraz odnosimy wrażenie, poważnie traktować PSL. Ja wam coś powiem. Na pewno PSL traktujemy bardzo poważnie, natomiast trzeba wziąć również pod uwagę takie kwestie. Trzeba w polityce być bardzo ostrożnym i powiedziałbym, że
przezornie należy również słuchać tych, którzy mają coś do powiedzenia. Jacek Cichura mówi, Platforma chciała mieć wszystko, PSL miał nie dostać nic. To kwestia negocjacji. Te negocjacje przebiegały tak, jak przebiegały, natomiast wydaje mi się, że już wcześniej PSL dogadał się z PiS-em odnośnie kwestii takiej koalicji. Brakowało im do utworzenia tej koalicji jeszcze właśnie dwóch radnych. No i tych radnych skutecznie wyciągnęli z naszego klubu Platformy Obywatelskiej. No dobrze, to jak przebiegały te rozmowy? Kto zawalił? Można powiedzieć, że było po pierwszym jakby rozdaniu funkcji w powiecie, kiedy wybraliśmy pana przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących, wszystko było zgodnie z tym, co zostało ustalone. Następnie. Czyli co zostało ustalone? Zostało ustalone, że wybieramy w pierwszej kolejności władze, które były do wybrania, jeżeli chodzi o Radę Powiatu Wałbrzyskiego. I następnie mieliśmy rozmawiać na temat wyboru starosty. I tutaj. I jak ta rada miała wyglądać? Jak miał wyglądać zarząd powiatu? PSL chciał mieć wicestarostę i to trzeba powiedzieć, z takim wnioskiem wystąpili. I tutaj normalnie trwały negocjacje. Nie wiem, co się później wydarzyło w toku tych rozmów, ponieważ tuż przed całą sesją pan Jacek Cichura poinformował mnie, że mają większość, bo mają dwóch naszych kolegów, którzy startowali z naszych list, a później znaleźli się po tej drugiej stronie. No a jak to się stało, że w to wszystko wpakował się pan Orpel? Czy to Platforma zabiegała o to, żeby on został wicestarostą, czy to on chciał zostać wicestarostą? Ja muszę powiedzieć, że tutaj nie zgadzam się z tą opinią, która padła chyba w telewizji Dami, gdzie Kamil Orpel powiedział, że pani Katarzyna Mrzygłocka mu to zaproponowała. Wiem, że jednym z akurat z takich posunięć miało być to, że Kamil Orpel chciał być wicestarostą, natomiast kwestia była taka, że w dalszym ciągu były prowadzone rozmowy, jak również rozmowy w naszym klubie. Były pewne wątpliwości co do tej osoby, ale nie w sensie stanowiska i osoby, tylko chodziło o to, że jeżeli rozmawiamy z PSL-em, no to powinni mieć wicestarostę. A dlaczego Mirosław Potapowicz i Krzysztof Krajewski nie chcieli się zgodzić na te propozycje, na ten układ, który proponowaliście, czyli starosta z PO, wicestarosta z PSL-u? Ja panu coś powiem. Jeżeli chodzi o pana Potapowicza, to on rzeczywiście na takim spotkaniu jeszcze przed wyborem starosty zdeklarował się, że podejmie ostateczną decyzję w dniu sesji. I taką decyzję podjął. Przeszedł po prostu teraz do koalicji, akurat do kolegów, którzy zdominowali zarząd. A kto z Platformy odpowiadał za te rozmowy z PSL-em? No zarząd powiatu. A konkretnie? Wie pan, tutaj muszę powiedzieć, że desygnowaliśmy na Radzie Powiatowej, że odpowiedzialnym za to jest zarząd powiatu. Dobrze, a ze strony PSL-u kto te rozmowy prowadził? Rozmawialiście w ogóle z Cichurą, czy on ten układ władzy w powiecie wałbrzyskim budował równolegle do tych rozmów, które toczyły się z PSL-em? Nie, rozmawialiśmy z PSL-em. No, to były też, muszę powiedzieć, trudne rozmowy. Też one nie były łatwe, ale wydaje mi się, że gdzieś popełniliśmy błąd, bo zawierzyliśmy wszystkim naszym kolegom, którzy startowali z list Platformy Obywatelskiej. Sądziliśmy, że tutaj mamy jednomyślne stanowisko. Okazało się później, że tych naszych dwóch kolegów przeszło na tą drugą stronę. Posłanka Mrzygłocka mówiła w Gościu Dnia, że nic nie jest dane na zawsze, sugerując, że ta koalicja PSL-PiS to dłużej raczej nie potrwa. Powiem panu, że wydaje mi się, że teraz na dzień dzisiejszy, patrząc akurat po ruchach, jakie się mają w przyszłości odbyć, gdzie ma być zmiana schematu organizacyjnego starostwa powiatowego i tam również zmiana dotycząca etatowego członka zarządu, bo ma być etatowym członkiem zarządu. Tak, Mirosław Potapowicz w podzięce za wsparcie koalicji ma być etatowym członkiem zarządu. Że moi koledzy z koalicji się okopią w starostwie powiatowym.
Natomiast ma pan rację, no, władza nie jest dana na zawsze. Trzeba się tutaj liczyć z różnymi sytuacjami. Czyli z jakimi? Jest możliwe, że PSL jednak odejdzie z tej koalicji? Wie pan, dla mnie naturalnym koalicjantem jest PSL. Jest w kraju koalicja, jest koalicja w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i taka sama koalicja powinna być w Radzie Powiatu Wałbrzyskim. Dobrze, ile pan daje koalicji PiS-PSL w powiecie wałbrzyskim? Panie redaktorze, ja tutaj nie jestem wyrocznią, nie wiem. Tak jak powiedział pan Jacek Cichura, będziemy mogli rozmawiać o takich kwestiach związanych z tą koalicją z chwilą, kiedy zobaczymy, co ta koalicja zrobi, jakie będą efekty działania zarządu, jak również wszystkich osób, które wchodzą w skład tej koalicji. To jak pan Potapowicz zostanie etatowym członkiem zarządu powiatu wałbrzyskiego, to może starostą powinien przy okazji zostać Krzysztof Kwiatkowski, bo i tak rządzi powiatem. Panie redaktorze, to już jest normalnie kwestia koalicji, kogo będą desygnowali, ale na dzień dzisiejszy jest pan Jacek Cichura i z tego, co jestem zorientowany, będzie tym starostą przez jakiś tam okres czasu, a może przez całą kadencję. Trudno tutaj prorokować. Andrzej Lipiński, wiceszef Rady Powiatowej Platformy Obywatelskiej w Wałbrzychu, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.